Pod ostatnim filmem naprawdę wbiliście sporą ilość łapek w górę, dzięki Wam za to bardzo, ja jestem Rogalik, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się pięcioma kontami Steam z najwyższym levelem, czyli pięć najwyższych leveli Steam na świecie. Serdecznie zapraszam Was do oglądania i chciałbym tylko powiedzieć, że 1500 łapek w górę pod tym filmem to już jutro o godzinie 10 rano wrzucam Wam kolejne 5 sekretów Globality, które są już zmontowane na moim kanale i czekają tylko na Waszą aktywność. Pamiętajcie, żeby wbijać też na Facebooka i widzimy się w filmie. Numer 5 jest to użytkownik J EJJP. Posiada on na swoim koncie ponad 3000 gier i ponad 5000 odznak, co daje niesamowitą wartość jego konta na ponad 100 tysięcy euro. Jest to niesamowita wartość, wnioskując po tym, jest on naprawdę strasznie bogaty, ponieważ takie konto Steam to niesamowita rzadkość. Jest to piąty wynik na świecie pod względem poziomu na Steam jest to level 1000. Tak, level 1000 na Steam. Potrzeba na to niesamowitą ilość funduszy i naprawdę jego konto jest sporo warte. Myślę, że taka ciekawostka Wam się przyda i będziecie mogli naprawdę docenić jego pracę i wkład w to konto. Kiedy kliknę w jego karty na Steam, nawet nie chce załadować mi się zakładka, bo wywala mi przeglądarkę i myślę, że to wszystko podsumowuje jego konto, ale to jeszcze nie wszystko. Zapraszam Was do następnego osobnika, ponieważ tam dopiero zaczyna się zabawa. Kolejny osobnik na dzisiaj to numer 4D, Kapitan Froggy, który posiada na swoim Steamie poziom 1043. Posiada on na swoim koncie ponad 2000 gier i ponad 4000 odznak, co daje również niesamowitą wartość jego konta. Niestety jego ekwipunek jest prywatny i nie możemy dokładnie oszacować tej wartości, ale jest to czwarty wynik na świecie pod względem poziomu na Steamie. Człowiek ten ma niesamowitą ilość gier i niesamowitą ilość godzin przegranych w te gry i niesamowitą ilość osiągnięć, którą tutaj możecie zobaczyć na jego profilu Steam. Oczywiście wszystkie te profile będziecie mieli podane w opisie, także zapraszam Was do obejrzenia sobie profili, bo naprawdę jest co oglądać, co przeglądać. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, ponieważ będziemy mieli jeszcze wyższe lewele. Kolejna osoba na dzisiaj to oczywiście Palm Desert, czyli numer 3 pod względem poziomu na Steam na świecie. Jest to 1111 poziom i gwiazdeczka przy jego niku. Posiada on ponad 5000 gier i ponad 3000 odznak, co daje niesamowitą. Wartość jego konta. Jest to naprawdę niesamowita wartość, ponieważ sami zobaczcie, że jego tablica na profilu wygląda jak tablica na Facebooku. Chwali się on tutaj swoimi wszystkimi osiągnięciami, a także hobby, jakie posiada, i naprawdę jest to niesamowity wynik. 1011 level, numer 4 na świecie. Wielki szacunek za wydane pieniądze na tą platformę. Kolejny na dzisiaj mocny zawodnik to oczywiście Striker, czyli numer 2 na świecie, jeżeli chodzi o level. Steam jest to legendarna liczba 1.337, a Striker jest zagorzałym fanem CSa, co możemy zobaczyć w jego ekwipunku. Posiada on niesamowity ekwipunek oszacowany na ponad 120 tysięcy euro, więc myślę, że sam CS jest warty niesamowicie wielkie pieniądze u niego. Posiada on niewiarygodną ilość kos oraz jak można się domyśleć, dorobił się na kapsułach, które zazwyczaj sobie sprzedaje. Mamy tutaj wszystkie jego kapsuły. Zapraszam Was do przejrzenia jego ekwipunku oraz tego, co w tym swoim ekwipunku posiada. Tutaj jest dużo czasu na Wczytanie się tego ekwipunku całkowicie, ponieważ on nie chce się wczytywać tak samo na backpacku, kiedy chcesz zobaczyć całkowitą wartość jego ekwipunku. Ciężko jest to zobaczyć, ponieważ jest tak niesamowicie wiele i temu w ich ekwipunkach, że po prostu, że po prostu ciężko jest to zobaczyć. W samej gablocie przedmiotów możecie zobaczyć jego kosy. Tak one wyglądają. Jak sami widzicie, niesamowite przedmioty zgromadził ten gracz. Jest to numer 2 na świecie pod względem levela 1.337, czyli legendarna Counter Strike'owa liczba. I bezwzględny lider klasyfikacji, czyli numer 1 na świecie pod względem poziomu na Steam. Jest to level 1702, a staka konto jest wycenione na ponad 500 tysięcy euro, więc ponad 2 miliony złotych. Sam ekwipunek w Counter Strike'u Global Offensive jest oszacowany na oscylującą wartość pomiędzy... 200 tysięcy, a 250 tysięcy euro, więc zobaczcie, jak niesamowite pieniądze są włożone w to konto i zobaczcie, jakie noże posiada ten zawodnik w counter Strike Global Offensive. Jest to naprawdę niesamowite, taki ekwipunek chciałby mieć na pewno każdy z Was i myślę, że każdy z Was mu zazdrości, nawet ja mu zazdroszczę, ponieważ mi nie brakuje żadnych kost, które chciałbym mieć, ale ja zazdroszczę temu osobnikowi ponad 2 miliony złotych w koncie Steam, ten gracz. Zgromadził. Jest to 1702 poziom oraz 3715 odznak i ponad 4500 gier. W ostatnich dwóch tygodniach ma przegrane 130 godzin, więc jest trochę no life'em. Ale na samej jego grupie na Steamie, gdzie robi jakieś giveawaye, ma ponad 70 tysięcy członków, co jest niesamowitym wynikiem. Wielki szacunek dla wszystkich gości, którzy zgromadzili tak wielki level Steam i którzy zdążyli pojawić się w tym odcinku. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I mam nadzieję, że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz suba i dzwoneczek. Pamiętajcie, że teraz zamiast nas subskrybować, musicie i subskrybować, i zachować, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia. Pamiętajcie, że jutro o 10 wrzucę Wam 5 sekretów Global Elity, także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, trzymajcie się, na razie, Szymanko, pozdrowionka i peace!